Obejście, co to się robi. Słuchajcie, brani. Kolejne brani, rola. Słuchajcie, brzana 72 cm. I Szymon mnie teraz pobił i kludzi w rackingu. Słuchajcie, tuky, jedna brzana wyciągnęto, a na drugą wędka już też było brani. Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku jesiennym, koniec października. Wybrałeś na rzyka, poprawiłeś sobie tu miejscowa. Co żech tuchy chytał rok temu, z fajnymi efektami. No i co, już wam pokazuję na co dzisiaj łowia, jaki przynięty, co do koszyczka. Także zaczynamy wędkowanie. Życzę wam miłego oglądania. Tak widzowie, pierwszy zestaw. Dzisiaj troszkę inaczej chytam. Mały pelecik 8 mm. Ciężarek 60-gramowy. Nacisnyty drobnym mikropeletem. Tu już przygotowany drugi zestaw, jak widzicie. I pierwsza wędka ciepła do wody. Drugi zestaw. Taki są talerze. Pelet 8 mm. Tamten był pelecik soft. No i też nabite w koszu, jak widzicie. Mikropelecik i już to tutaj ciepia miejscowa. Tak, jak widzieliście, wędki zarzucone, wszystko na swoim miejscu, teraz czekam na brani. No a słuchajcie, 3 dni temu, co my siedzieli troszkę w górę rzyki z Szymonem, to już wam pokazuję, co udało nam się wtedy złowić. Piękne hole brzany i 2 sztuki u Szymona. Także zapraszam was na oglądanie, a tuky czekam na brani z dzisiaj. Słuchajcie, Szymon tuky coś ciągnie teraz. Jakoś pierwsza ryba. Pogoda masakryczna. Trzeba dać pozor, co tu obejście sobie, co tu kietyn. Do wody nie znaczymy. Ty masz ten. A nie, ty mieć długo wrzyłka wędką, wiesz? No, postaram się, jak nie jedna. Co tam masz? Co te? Aha, ja mam ten długi, no. Czekaj, idę. Spartański warunki. Trzymaj. Ale brani zrobiła ani. Nie, no jak ją będziesz dźwigał, to nie dźwigę podbieraka do góry, wiesz? Brzana. Prędka targała do wody, nie? Tak. Piękna brzana. W spartańskich warunkach już ją prezentujemy. Ale piękna łata. Słuchajcie, kolejna ryba Szymon holuje. I prawdopodobnie brzana na pelecik. Ale pogoda tragedia tu mamy. Chytamy się tu pod purka i pomału schodzimy, żeby nie wpaść do wody, bo tu za 3 metry. Nie, to na karpia wygląda, Szymon. Nie, to na karpia jakoś wygląda, ale nie chcę się spierać. Chyba to był kaper, Szymon. Nie, brzana, brzana te. A zdawało się ten pierwszy on nie? Nie umiał ci tam sliś pomóc, bo ta nie moje miejsca na dwóch, wiesz? Ja boję długi, nie? No 3 metry sztyca, wiesz? Tak to bym byli pokonani.
Daje ładną już. Możesz? Słuchajcie, brzana 72 cm i Szymon mnie teraz pobił i kludzi w rakingu naszego zakładu. No, ale masne. Pokażę tutaj na Szymon. Piękno. Piękno. Słuchajcie, jest pierwsza rybka dzisiaj, prawdopodobnie brzana, ale pięknie idzie, pięknie. Dobrze, że tu wziął te karpiówki do tego nurtu, bo na federy by było ciężko. Jest brzana, brzana, słuchajcie. Już ją pokazuję. Słuchajcie, tuki jedna brzana wyciągnięto, a na drugą wędka już też było brani. Nie wiem, czy tam ryba siedzi, ale tuki, jak widzicie, tak obrzana, a coś tam jednak targo, coś tam siedzi, bo tuki już jest ryba zacięta. Także tu wam pokazuję ta i wyciągamy drugą. I tuki klinik. I obie wędki na brzegu, słuchajcie. Taki klinior, jak widzicie, i do wody. I jak widzieliście, po tych braniach trzeba przeciepać zestawy. I już tu ciepia wędka na nowo. Na ową powiem, podziało się, ani się nie spodziewał. Dwa piękne brania. Brzana widzieliście, jak wyciągłech. To jakże bym już miał na macie, na drugą wędkę brani i tego klinia się udało wyciągnąć. No i co? Teraz na nowo zestawy przyciepane i czekamy na jakieś kolejne brani. Dzisiaj posiedza do Cimoka, kań do 22, bo dopiero moja godzina 15 i zobaczymy, czy jeszcze jakoś jesienna ryba uda się z tego odcinka tutaj wyciągnąć. Myślę, że jakoś brzana, chciałby taką, powiem, plus 75 tutaj wyciągnąć. Obejrzymy, no. Tak jak odą wędki, wędki przerzucone na nowe, na świeże przynęty. I czekamy na kolejne branie. Tak to tuki u mnie z góry wygląda. Tu se siedza. I tak całe stanowisko. Mata, dwa podbieraki. Słuchajcie, jakby większa ryba, to mą karpiowy. Tam on taki zwykły, ze 3-metrową sztycą. I tak się to tu prezentuje. O, coś tam chyba dziubło. Piękna woda dzisiaj opadła, bo po tych deszczach ostatnio to syf płynął, masakra była, co my siedzieli z Szymonem. Ale dwie brzany się udało wyciągnąć i ją miał rozurwany choczyk na zestawie, jakoś ryba była. I obejrzymy, dzisiaj już lepiej. Słuchajcie, i kolejna ryba. Kolejna jakoś rybka huluja, a mi tam idzie w drzewo. Może tym razem będzie większo. Udało mi się obrócić w moim kierunku. A, wydawało się, że ciężejsza ryba. Chyba, że tak w tym nurcie to idzie. Za chwilę się okaże, jak się ją uda doholować. Ciekawe, czy to jest brzana, czy kaper.
troszkę się ochłodziło, więc jak się musiał przybrać lontów. Ale tą patera pięknie, brzana. Muszę jej popuścić kowrotek. Powrotek i muszę popuścić, słuchajcie, bo tutaj w tym nurcie to się tak nie zda, ale nurtuje wielki, cienki przypon i jak ona się zwertnie, to zaraz przypon ulatuje. Także lepiej pomału. O, dzisiaj się dzieje, wam powiem. Ale teraz idzie. Poczuła brzeg. A weźcie sobie, co się robi. Musi być fajno. Jest ładna ryba, wam powiem. Jeszcze ją nie widział. Na pewno to jest brzana. Jest, słuchajcie, już ją pokazuję. Kolejno ciutek chyba większo. Jeszcze się nie wyszalała. Ciutek większo, słuchajcie, brzana. Elegancja. Szybko zdjęci i ciepiemy, bo obydwa zestawy na brzegu. Piękno. Tak zawoniało od Michała za nętą, że i łabędzie wpłynęły. A Jose tu siedza, zajrzek się troszkę zagrzał, wam powiem, tym holem rybki, kurtkarzek na razie położył. No i co chcę powiedzieć, pięknie, pięknie się zapowiada. Słoneczko powoli zachodzi, odlicza, że po cimoku wlezą troszkę większe te ryby, bo te jak na razie to były te dwie brzany jednej miary. Te same to na pewno nie były, ale one są wszystkie jednakowe, podobne. No i co, licza, tak jak godą, 75 plus, że się pojawi i żeby tak ludziom w naszym rankingu, co mamy za największą brzana z Rzyki, 500 do wygrania między sobą, tutaj między kolegami i za największego karpia z Rzyki w centymetrach. Na razie w obydwu ludzi Szymon, brzana 72 i karpia 92, także karpia może być ciężko do pobicia, ale brzana to jeszcze nie ma ten wynik, co ma być. Słuchajcie, brani. Kolejne brani. Rola.
kolejna rybka, jak widzicie, taki karaś, już go wypuszczą nazad. Tak, słuchajcie, pelecik założony na świeżo, pelecik w ciężarku uklejony, dzisiaj chytam na zestaw ze skrętką, tu mam zrobiony, jak widzicie, nie wiem czy to wyostrzy czy nie. Zestaw ze skrętką, jak widzicie, i ciepimy do wody. Słonko powoli zachodzi i za chwilę będzie nocka i liczę, że tu się ruszy piękna rola z potężną brzaną. Tak jak widzieliście przed chwilą, wyciągnąłem brzana, już mi ją pokazuje, a na drugą wędkę była rola, ale niestety tam chyba pudło, obejrzymy za chwilę. Cyk. Zaraz ją, jedną ją odmatla. Żyłki. Cyk, już mi ją pokazuje. Też tak w granicach 60 cm. Tak obrzana po cimoku. Piękno. Zdjęci i do wody, słuchajcie. I cyk, słuchajcie, kolejna brzana po cimoku już, jak widzicie, piękno, szybko zdjęci i do wody. Dzisiaj piękny dzionek nad wodą, już ją wypuszczą. Tak, słuchajcie, szósta brzana i taki maluszek, już go wypuszczą. Tak, widzowie, ja się już pakuję do chałupy, jak widzieliście, piękny połów, typowo, że się nastawił na brzany i też właśnie połowiłek. Także nie przedłużając, ja się pakuję dudą, już mi troszkę wypiździało. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie suba, łapka w górę. Pozdro.